Dzień dobry. Nie wiem, czy to widać, ale dzisiaj jest dzień, gdzie najchętniej bym leżała cały dzień w łóżku i nie robiła nic. Tutaj wczoraj sobie wieczorem naklejałam, chyba że wam tego nie nagrywałam, nie pamiętam. Zobaczmy, co się stanie, a jeszcze tu mam. Zacznijmy sobie od tej. Ogólnie tutaj na przykład nie miałam takiej Miałam taką krostę, która była wypukła i ani z tego nic wycisnąć, ani nic. Ja czasem takim... Kiedyś miałam takie hormonalne dużo czasu temu. Dawno ich nie miałam, te wróciły. Zobaczmy to tutaj. Jedna jest taka, która ewidentnie chciała być wycisnięta i czuję, że coś tam się działo. Także sprawdźmy najpierw tą. To też była taka wypukła, ale ona była krócej. I dalej jest, ale zdecydowanie mniejsza. Oj, zdecydowanie. To nie jest nic, wiecie, takiego, co wychodzi z krosty, ale no te wszystkie inne są takie po prostu czarne. Ej, to jest wysuszone! Czekajcie, spojrzę bliżej. O kurde! Wczoraj na noc nakleiłam na to, bo to była taka krosta, wiecie, która ni to nie wyciśniecie, nic z tym nie zrobicie, to będzie sobie tak leżała, tak sobie będzie. I wczoraj zrobiła się taka, że jeszcze bardziej była do wyciśnięcia, ale jej nie ruszyłam. Powiedziałam, nie będziesz jej ruszać. I jej nie ruszyłam. I dzisiaj jest jakby była już taka spokojnie parę dni po, taka wysuszona, taka wiecie, już do gojenia rana. Dobra, i tutaj mam jeszcze taką też, która mi się zrobiła, czasem mam... O, włosy! Kur, to bolało. Czasem mam takie krosty, najczęściej po fryzjerze, nie wiem z jakiego powodu, ale to niewiele to zmieniło. Chociaż jest mniejsza, ale trochę boli, więc na pewno na noc jeszcze na to nakleję. Ale, no to już chyba rozumiem hype na te gwiazdki. Bo normalnie widzieliście, co się tutaj działo, jak była krosta, to puchło i w ogóle. Chyba się polubimy, koleżanki, gwiazdeczki. Zdecydowanie. Polecam. W sumie tutaj też jest ten kwas salicylowy chyba, tak? On też wycisza jakby podrażnienia i zaczerwienienia. To może dzisiaj na noc jeszcze sobie tutaj nałożymy? I tutaj, i tutaj, i tutaj? Co by się stało? I tutaj. Uważam, że to jest spoko opcja też faktycznie, bo to jest tylko, żeby na żeby makijaż wykorzystywać. W sensie, wiecie, sobie gdzieś nakleicie krostkę i potraktować to jako część makijażu. Uważam, że one są na tyle ładne, że to prawda. Mi się nie odklejają. Jedynie ta jedna, która faktycznie tutaj właśnie z tym sebum, czy co to było, z tym środkiem tej krosty. Znaczy, jedynie ta z tym białym czymś, ale to nie było jakby środek krosty. A przynajmniej nie tak, jak widzicie, jak wyciskacie. Natomiast ta jedynie troszeczkę mi się tam... Jakbym to podotykała, to by mogło mi to się odkleić, ale raczej są takie, że się nie odklejają, także I like them. Polecam. Muszę wam coś pokazać. Czy my to widzimy? Ja ostatni raz zupkę chińską Zupkę chińską jadłam, jak wam nagrywałam buldaka. I dzisiaj, jak słyszycie, robi mi się potrawka w Lidl Mixie i ogólnie jestem w strasznym niedoczasie. Czy ja powiedziałam potrawka chińska? Potrawka z kurczaka mi się robi. No, zanim się ona zrobi, to jeszcze trochę czasu, więc muszę coś zjeść i wypiłam właśnie high protein shake, żeby dobić białko i zjem sobie zupkę chińską i zmieszczę się i w makro, i w kaloriach, także... Miałam tak ochotę i właśnie dlatego zawsze mam chociaż jedno albo dwa opakowania w domu. Tak samo jakiegoś pasztetu, jak mam dużo rzeczy takich pojedynczych w domu, żeby w razie w jak coś tam się coś, to żeby mieć co zjeść. Także smacznego i tak. I podziwiam wszystkich tych, którzy potrafią jeść zupkę chińską z takim makaronem, tylko jako łyżkę. Jakby mi ten makaron spada i się denerwuje, poszłam po pałeczki. No i a propos jeszcze tej potrawki chińskiej, potrawki z kurczaka, którą robię. Nie nagrywałam wam nic, bo robiłam już to tyle razy. Dzisiaj właśnie dodałam jeszcze pieczarki, po prostu marchewkę, więcej warzyw. I tyle. Jakby na tym polega moja potrawka z kurczaka. Dla mnie to jest przepycha jedzenie. Bardzo szybkie do zrobienia. Tylko dzisiaj za późno zaczęłam gotować. I tyle. Idę jeść. Jak wiecie, zrobiłam test gwiazdką i jak widzicie, coś działają. Ja widzę jakąś różnicę. Nie kolosalną, ale specjalnie dziś dałam na wszystkie takie... No wiecie, no tu jeszcze coś mam, no tu mam, tu akurat mam takie bardziej, bym powiedziała, pieprzyki. Tutaj coś mam, no tu mam jakieś krosty, bym musiała całą twarz tym wysmarować. Nawet tu nie jest to wszystko. Dałam takie miejsca najbardziej zaczerwienione, bo to już mi nie przeszkadza. To już się witaminą C ogarnie. Ale no jeszcze te bym chciała, żeby wszystkie poschodziły. Chciałabym. Zobaczymy, co się stanie rano, jak będzie to wyglądało. Natomiast czy my widzimy te włosy? Harry, czy wy takie możecie być rano? Nie, bo pójdzie z nami spać i jutro będziemy jakieś chore, dziwne i brzydkie.
Odebrałam dziś 3 paczki z Allegro i w jednej z nich były takie różne batony proteinowe. Był tam Snickers, M&M's, Mars jeszcze Salted Caramel i M&M'sy 3 smaki. Orzechowe, crispy i czekoladowe. M&M'sy mają tylko 15 gram białka, te mają po 20. I będę Wam dawać znać. Wiem, że ten Mars Salted Caramel jest... Mua. I tu mam jeszcze jedną paczkę, znaczy mam 2 paczki do tworzenia, ale Wam pokażę jeszcze szybko. Na pewno jedną dziś otworzę, może jutro sobie... Nie tak szybko! Dziś jedną otworzę, a jutro już sobie otworzymy drugą, a tam leży ręcznik, który muszę wynieść do łazienki. No i co do tych gwiazdek, no to wychodzi na to, że już je skończyłam. Ale mam jeszcze serduszka, które z tego co widziałam są takie same. A nie, to jest niacynamidem i ekstraktem z białej wierzby. To pomaga w regeneracji skóry. Także, mój patent jest taki, że na ten moment to jest już Wasz ostatni dzień, prosto, żeby wszystko z Was wyszło, co tam jest. Od jutra zaczynamy regenerację mojej skóry. A jeżeli, ale już nie, ale jak coś... I te gwiazdki jak najbardziej Wam polecę i ja na pewno je jeszcze kupię. I jak będą na jakieś promce, to na pewno będę kupować większy zapas. W sensie, no nie wiem, tak 2-3 opakowania, żeby mieć w domu. Moim zdaniem całkiem fajna rzecz. I nawet, wiecie, tak nie wygląda, jakbym miała kremu nie wiadomo ile i nie brudzi tak pościeli. To jest super ważne, bo ja nakładam jakąś maść z cynkiem, maść z tamtym, to zawsze ta pościel jest uwalona rano, rozmazane to jest po całej twarzy, po nocy. A tak to se naklejasz, nic Ci się nie dzieje, fantastycznie. Mua. Dobra, kozak! Generalnie myślałam, że one będą takie cyk-cyk, ale są to deski, które od razu mają tutaj oznaczenie, do czego są. Ale co jest fajne, nie wiem, czy tu zobaczycie. O, widzicie? BPA Free. Można do zmywareczki, bo to jest właśnie do ciepłego i tutaj jak na przykład kładziecie mięso, to nie powinno Wam latać. I to jest dwustronne. Tutaj macie gumy, żeby Wam nie latała ta deska. Częściej tak kroję mięso i warzywa, owoce, także... Jedyna deska, którą miałam drewnianą, to była do chleba. Ale potem ktoś mi zaczął na niej kroić mięsa, nie mięsa i powiedziałam hell no. Not in this house. Jestem zadowolona z tych desek, są fantastyczne. Naprawdę myślałam, że będą mniejsza, spokojnie na tym pokroję mięsko. Co jeszcze? Chcę kupić sobie taką... Moja babcia ma to zarąbiste do pierogów. Taką jakby deskę, która ma rogi takie. Ja się śmieję, że to jest deskomiso. Ale to nie jest takie, wiecie, głębokie, tylko takie ciut wystające. Jak robicie na przykład ciasto drożdżowe albo ciasto na pierogi, jak na tym robicie i wałkujecie, to Wam ta mąka nie lata wszędzie. Więc za czymś takim poluję, ale to myślę, że trafię w jakimś sklepie stacjonarnie, takim kompletnie w ogóle z dupy, nie wiem, z Połemie, w ogóle jakimś takim, nie wiem, Leclerc'u, jakimś takim sklepie, Auchan, takim totalnie sklepie, gdzie w ogóle nibyście nic się nie spodziewali, że to traficie. Na pewno w żaden Deals, Pepco, Action, tam na pewno czegoś takiego nie trafię, ale gdzieś takim, w którym by kupiła powa polska gospodyni, która lepi pierogi i robi ich 500 na święta. I my kochamy takie gospodynie. Róbcie jak najwięcej pierogów, jak najwięcej gołąbków, jak najwięcej dobrego jedzenia i przekazujcie je z pokolenia na pokolenie te przepisy. Ja muszę od mojej babci, muszę po prostu ją do tego jakoś namówić, przekonać, żeby ze mną zrobiła pierogi z mięsem i gołąbki. I ja chcę wiedzieć, jak ona robi farsz do tego. Bo nie jadłam nigdy w życiu lepszych pierogów z mięsem niż mojej babci. Są przepyszne. I co lepsze, jadłam kiedyś w restauracji troszkę podobne, ale właśnie to nie było dlatego, że o, w restauracji dobre. Nie, nie. One smakowały jak mojej babci. I nawet wtedy ta osoba, która ze mną była, to potwierdziła. I jeszcze gołąbki, przepis, bo ja... Wiecie, dziecko, które nie wychowywało się w Polsce, gołąbki, miodzio. Chociaż zrobiłam jeden wielki błąd, jak miałam wyrwane ósemki, jedną miałam wyrwaną, nie, jedną miałam, jak to się nazywa, dłutowaną? Że wiecie, że ona nic wystaje, ani nic, tylko rozcinają skórę i kość jakby, dłutowaną i jedną chyba wyrwaną normalnie i to za jednym razem, z jednej strony. Nigdy w życiu taka nie byłam spuchnięta, mam zdjęcia i tragicznie. Natomiast wtedy jadłam zmielone gołąbki. Znaczy nie tak, że zmielone faktycznie blenderem, tylko jadłam takie, wiecie, rozdziabdziane, na maksa rozgotowane i to się dawało radę jeść. Z ziemniakami tak zblendowanymi, takimi na puree. No. Słuchajcie, no nie uwierzycie, co to. No słuchajcie,
potrawka z kurczaka. Trochę mi wodna wyszła. Nie wiem czemu, wodnista, wodna, whatever. Ale szczerze to ja wam już to mówiłam nie raz. Ja tego ani nie zabielam w sensie mąką i śmietaną, mlekiem, whatever, tylko dodaję ciut śmietany na tym całym, na te całe wszystkie pudełka. To było 50 czy 60 gram śmietany. Także to jest tylko takie, wiecie, żeby troszkę dodać smaku, więc to jest naprawdę całkiem zdrowe. To jest dobre i ja to jem sobie jak zupkę z ryżem, także... Sprawdźmy to. Jak dużo sebum z tego wyszło. To trochę mnie bolało na tym suchym, nie powiem, że nie. A miało nie boleć. Tu nic nie ma. Nie widzę różnicy. Zerwało mi skórę. Coś tam było. Jest zdecydowanie jaśniej na tym. A! Tu lekko zabolało. Tam mnie ciekawi, bo wczoraj po wczorajszym trochę potem spuchła, jakby była większa. To włosy... Nic nie wyszło, no ale jest zdecydowanie mniejsze wybrzuszenie. Wyszło. Widzicie, to jest takie coś, to nie jest nic takiego, że tak jak macie często filmiki na TikToku czy Instagramie, że wychodzą tam nie wiadomo co rzeczy z cross. To nie jest kompletnie tak, to po prostu jest taka biała, nawet nie maść, tego nie jesteście w stanie zdjąć z tego. Więc nawet nie wiem jak wam to powiedzieć, wytłumaczyć. Nic. No dobra, nie była to żadna spektakularna zmiana. Także raczej wam polecam, jak macie jakieś takie krosty, które są typowo z czymś, co chce wyjść, ale nie do końca, znaczy z tym, co by chciało wyjść, ale nie wychodzi. Myślę, że wtedy one są lepsze. Także dzisiaj zgodnie z obietnicą zaczynamy z serduszkami, bo serduszka mają niacynamidy, mają to rozjaśnić, także pojedziemy z tym. Ale jak tak patrzę na tą twarz, to chyba jest lepiej, tak overall, że trochę jest jaśniej. No ale nie ma efektu wow, że na pewno znikło po tej nocy. Także zależy, czego oczekujecie. Dla mnie i tak jest... Hello, motherfucker! Powiem wam tak. Jest to zwykły taki wafelek, ale nie porywa. Na pewno nie jak Grzesiek, bardziej jak Princesa, ale ja właśnie zawsze wolałam Grześki. Spoko. Żeby mieć, jakby nie jest zły, ale nic takiego, co porywa. Problem z zębą. Więc jadę właśnie do dentysty window już. Mam wrażenie, że jestem lekko spuchnięta, także módlcie się za mnie, jak wiecie, nienawidzę. Nie lubię. Jak bardzo jestem załamana, jak bardzo chce mi się płakać, dlaczego tak krzywo mówię, bo mam takie znieczulenie. I wiesz co, czeka mnie kanałowe pod mikroskopem i to dwa razy minimum. Zapomniałam wam wczoraj nagrać, jak nakładam te serduszka, bo no, nie było fajnie po tym leczeniu. No ale dobra, nieważne. Zdejmijmy sobie. Tutaj miałam takie jeszcze wypuklenie i czerwone coś. Jeszcze trochę jest, ale jakby jaśniej. Ale widać to serduszko dookoła, ciekawa jestem co teraz. No i to jak widzicie, jest lekka kraksa, bo... W ogóle przepraszam, jak dziwnie mówię, nie wiem, laskam, ale no niestety po tym leczeniu nie jest za fajnie. I czuję, że te dwa tygodnie będą... ciężkie. Ale wracając, no jak widzicie, to się zaczęło odklejać, bo to są takie krosty, które nie są za fajne i po prostu chciałam, żeby coś się zrobiło, one bolą, więc zobaczymy. Aaaa! Ewidentnie skóra była zdarta. Zobaczcie, to jest po prostu takie białe coś, to nie jest... Nawet jakby wiecie, tak jak często jest na jakichś, nie wiem, filmikach na TikToku, że wiecie, wychodzi wam coś z krosty. To jest po prostu jakby ta mazia, która jest na tym, po prostu się tak uwypukla. Zaraz wam pokażę może na jakimś, który jest czysty, jeżeli będzie. Jak to wygląda na czystym? Zobaczmy ten, bo ten boli. Tutaj dużo było. Tutaj dużo się działo przez noc, zobaczcie.
jak mi włosy wyrwało. Albo to nie były moje włosy, tylko jakieś włosy. Nice, nice. Ale jest bardzo zaleczona ta rana, która była wczoraj. Naprawdę, z porównaniem do wczoraj to bardzo ładnie wygląda. No i zobaczmy ostatnią z tej puli. O, widzicie ta na przykład? No jakby nic nie, się nie działo, nie? Tutaj między tą przerwą jakby się ta maść zebrała, dobra. No i mam jeszcze jeden tutaj, która mi się nowa krasta zrobiła po prostu. No i nic tu nie ma, ale jest zdecydowanie mniejsza. Zobaczcie, jak to mi się ładnie zagoiło. Zobaczcie, jak to ładnie schodzi. To też, tutaj były trzy krosty, są dwie. Nie wiem, czy na tą noc nie nakleję sobie na to, bo to też, ja nie wiem, co to jest. Takie wypuklenie. Nie wiem, czy na noc nie nakleję, albo w tej nocy zostawię, nie wiem, zobaczymy. Ale też to, co miałam, jak się ładnie zagoiło, mimo wszystko. Ogólnie znajdujemy chyba coraz lepsze rozwiązanie. A w ogóle wyszło, że tutaj miałam zapalenie. Ja tak ostatnio kminiłam, co ja mam taką spuchniętą mordę? Mówię, a to na pewno tych krost. No bo wiecie, powiązanie, nie? No jak widać, chyba nie do końca. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. W przyszłym tygodniu też coś tam będę w tą stronę działać. Będę wam dawać znać na bieżąco, ale to będzie w kolejnym weekly, także pamiętajcie, żeby śledzić. I jeszcze bardzo ważna rzecz ode mnie, moi drodzy państwo, że pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach i o subskrypcji. Wbijajcie też na mojego Instagrama, bo tam mam pewien challenge. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Instagrama, to próbuję się coraz bardziej zmotywować, żeby było mnie tam więcej. Próbuję, nie zawsze mi to wychodzi. Staram się na razie, żeby coś takiego po prostu się tam pojawiało. Zobaczymy. Wbijajcie, może sobie z czasu będziemy robić jakieś pytanka, jakieś coś. Zobaczymy. Wbijajcie, będziemy myśleć, jak będzie wam tam więcej. Wam tam więcej was. No, zapraszam na Instagram. No, a teraz lecę włączać kompa i pracować. A jak mi się ciężko myło zęby przed chwilą. Miłego dzionka! Chyba wchodzimy na jakiś nowy poziom znajomości, skoro się widzimy w takim wydaniu. Mam do was pytanie, bo ja się trochę czuję de lulu. To są te takie fajne kwiatuszki, co naklejacie sobie na kibelku i w ogóle one są piękne, kwiatuszkowe. To jest moje drugie mieszkanie, na którym próbuję to zrobić. To jest już drugie opakowanie. I za cholerę nie da się z tego zrobić kwiatuszka. No nie da się. Może mi ktoś wytłumaczyć jak? Uwaga, próbuję. Dobra, mam spróbować na tamtej stronie, bo tu nie widzicie. Ale tu mi będzie niewygodnie. Dobra, let's try this out. Uwaga. No i co mam teraz zrobić, żeby to się przykleiło, bo to jest dla mnie w pudełku. I co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić, żeby to się na pewno przykleiło? O, przykleiło się tym razem. Ale guess what? Nie wygląda jak kwiatuszek. Jestem zdemotywowana do wszystkiego aktualnie. Ale zróbmy to, zróbmy porządek w lodówce, bo trzeba rozpakować w końcu zakupy. Co my tu mamy? Chciałam zrobić super filmik, jak pięknie układam w lodówce, ale wiecie co? To dzisiaj totalnie nie jest ten dzień. Dzisiaj to jest dzień, typu włóż wszystko i idź stąd. Także nie dzisiaj.
mnie to pytanie. W mojej głowie od około 2-3 lat, a tak naprawdę od zawsze, odkąd mieszkam tu, był pewnego rodzaju pomysł. Ten pomysł brzmi wyspa. I podjęłam decyzję, podjęłam decyzję, że chciałabym zobaczyć chociaż mniej więcej, jak to by wyglądało. I wiem po płytkach mniej więcej, od którego miejsca ta wyspa mogłaby się zacząć, ile by musiała mieć, jaka długość. No i na ten moment już wiem, że sofa raczej tu nie będzie stała, drodzy Państwo, że raczej będzie lekka hermacher. Chociaż, patrząc na telewizor, to jest całkiem dobre miejsce. Tylko przez sofę robisz takie... Więc co bym mogła zrobić, to dać telewizor na tamtą stronę, a sofę tu. Wtedy mieć wyspę tu. I to by było całkiem cool. Bo, o co chodzi? No ja mam raptem 2 blaty. I one są ok, ale jednak wolałabym troszkę więcej blatów. No i odglądam Lidl Mixa. Trochę mi brakuje tego miejsca. Więc tak zaczęłam myśleć o wyspie, a znalazłam za całkiem dobrą cenę, mi się wydaje, za 1500 zł w Ikei. Taką, która by mi właśnie tutaj pasowała. Jest biała, mogłaby być ciut wyższa. Mogłaby, ale już bez przesady. Przed chwilą tu sprzątaliśmy, nie? No. To ten? Tak. Nienawidzę żyć w syfie, bałagan to mój... No, ten. A jeszcze wracając na chwilę pomysłu wyspy, to wiecie, prawda jest taka, że jak ja mieszkam sama, no to mi stół jest do niczego potrzebny. No bo jest mi do niczego potrzebny. Jakbym miała wyspę, to ja bym jadła przy tej wyspie. Zresztą, ja większość czasu jem przy ławie. Jakbym miała wyspę, pozbyłabym się ławy. Nie wiem, czy bym ją sprzedała, ale myślę, że za jakieś... małe pieniądze by zeszło, bo jest porysowana kło na górze. Ale może jakby też to wypolerować, to by jakoś, wiecie. No myślę, że coś tam by za nią wziął, bo nie jest mi ona wtedy do niczego potrzebna, jak mam wyspę. Bo jak ktoś przychodzi, to może tam jakby mieć, wiecie, napój i wszystko i siedzieć przy niej. Ja też wtedy przy niej bym jadła, a nie na ziemi, choć kocham jedzenie na ziemi, no ale jak sama będę, to wiecie, mam taki mały stoliczek na koce czy coś, zawsze mogę na nim zjeść. Tak czy siak, jakby na pewno bym się wtedy pozbyła ławy, bo jest mi już wtedy do niczego niepotrzebna. No jedyna rzecz, to myślę, żebym musiała zamienić jakby sofę na pewno z telewizorem. No mam nadzieję, że choinka już niedługo też pójdzie. Jak zamienię, jakby wiecie, strony, no to wtedy będzie można kombinować. Może stół na tamtą stronę, jakby whatever. Jak będę chciała stół zmienić, to wtedy będę myślała, gdzie mi bardziej będzie pasował. Mam nadzieję, że orbitrek, który tutaj stoi, też już niedługo pójdzie. Jakby wiecie, no pomysłów jest wiele. Wyspa to jest taka rzecz, która jest mi potrzebna, bo będzie dużo bardziej praktyczna. A nie ze względu na wygląd, tylko na właśnie ten komfort. No bo wtedy jak będzie stał na niej Lidl Mix. Nie wiem, czy tą, którą znalazłam, jest idealna, ale to jest do ogarnięcia. Nie wiem po prostu, czy nie fajniej było, jakby była takiej wysokości, jak moje blaty w kuchni, bo jest jednak różnica. Nie wiem. Dużo pytań, mało odpowiedzi. I jest jeden mankament z nią. Średnio mi się podoba blat. Najlepiej by było, jakby blat wymienić. Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o blat, to ja blat mam na dole, ten, który jest u mnie jeszcze. Tylko na pewno szerokość jest inna. Czekam na te komentarze. Jest styczeń i mamy pierwsze przemeblowanie w tym mieszkaniu. W tym roku to będę notować. Obiecuję. Obiecuję sobie to. Co robię? Zamieniam telewizor z sofą. Zobaczycie dlaczego later. No powiem wam szczerze, że podoba mi się dużo bardziej jak jest tak. To jest lekki problem. Proszę pana, czy panu się podoba? Chyba tak, co? No więc tak, tutaj mamy choineczkę. Tak jak mówiłam, jeszcze trochę postoi. Tutaj statyw. Tutaj dalej szafkę, powoli będą znikać już te choinkowe rzeczy świąteczne. Dalej mam plan tutaj dać planszówki, a te preordery albo na górę planszówki. Zobaczymy. Jakby tutaj jest jeszcze plan do obmyślenia, to mam nadzieję, że się stąd pozbędę. Tutaj mam zgrzewki napoi, na razie robocze miejsce. Normalnie jest, wiecie, zasłonięte i tego nie widać. Muszę też zainwestować w nowe zasłony, żeby były dłuższe, żeby nawet jeżeli tak będzie, to żeby tutaj było do końca. No ale na razie tak. Kaloryfer niestety jest w beznadziejnym miejscu, nie lubię go i tak naprawdę go nie używam. Tutaj situation. Ogólnie,
Jak to pójdzie stąd i choinka stąd wyjedzie, to stół postawię w ten sposób tutaj. I on będzie mniej więcej gdzieś tak jak orbitrek, myślę, jeżeli chodzi o dług. Natomiast rozważam próbę sprzedania go za grosze, bo tu jest na puchni, no nie jest w najlepszym stanie, natomiast rozważam sprzedanie jego. I z krzesłami oczywiście. I wtedy możemy rozmawiać i myśleć o innym stole. Myślałam o trochę mniejszym i okrągłym. Zobaczymy. Czy jest mi będzie potrzebny stół, jak będę miała wyspę? Don't think so, więc w ogóle do niego nie przykładam w ogóle niczego. Jakby może sobie pójdzie. Sofa? No w tym momencie mogła być mniejsza. Jeden mankament, który mnie wkurza, ale przyzwyczaję się, to, że jak siedzisz, to jest asymetria. Co tu się dzieje, nie? Co tu się pinkala? No ale, no co mam ci powiedzieć, no tak musi być, bo inaczej się to nie pomieści. Myślę, że to jest do przeżycia. To nie jest aż tak tragiczne, zresztą tak. Tu jest ta poduszka, nikt nie wstaje tak, że wstaje jak siedzi na maksa do tyłu i jakby wstaje, tylko raczej w ten sposób, więc i luz. Dobra, git. No ława, zobaczymy, co się z nią wydarzy, zobaczymy. Tutaj jest wszystko fantastycznie, tutaj nie ma do czego się przyczepić, oczywiście to muszę rozstawić, ale to już jutro. Mojej wyspy przyszłej prawdopodobnie blat będzie coś takiego koloru. A jak wiecie, to jest jakby te dwa drewna, to jest jedyne drewno, jakie mam w tym pokoju. I trochę się boję koloru tego blatu, że będzie tu nie pasował. No bo czarne, białe i nagle wjedzie blat brązowy, drewniany. Ale tym się będę martwić później. Na razie się tym nie martwię. Może sprzedam drzwiczki i kupię drewniane od szafki. Nie wiem. Na razie totalnie o tym nie myślę. Myślę, że to jest ostatnie zmartwienie. Może odkleję ten blat. A może zostawię, może będzie pasował. Jakby whatever. Światem się nie muszę martwić, bo jest takie zrobione. Tak, mam dwa różne kolory, bo czekam aż się reszta przepali, wypali, rozpali. I wsadzę już kolejne, bo niestety kupiłam takie zamiast... Kur, co jest? Zamiast takich... Także są dwa różne, no nieważne. No i to na razie będzie tak stało. Oczywiście tu ułożę, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj już nie mam na to czasu, bo muszę się ogarniać. Jutro jadę do biura. Natomiast to na razie będzie tak stało, bo chcę się przyzwyczaić do tego. I tutaj jest jeszcze miarka rozłożona, no bo jeżeli chodzi o długość, to ta wyspa mniej więcej będzie dotąd. Ta wyspa ma jakby tak, że krzesła wam wchodzą do środka, jakby nogi macie też pod tą wyspą, więc to jest kozackie, bo i tak macie kawałek miejsca, żeby wysunąć i wejść, więc myślę, że to by było completely enough. Zobaczymy, bo na razie spierdzielnik. Myślę, że to by było spoko. Na razie stoi, na pewno chciałabym na górze tutaj ustawić to, co bym chciała, żeby stało faktycznie na tej wyspie, żeby zobaczyć jakby, co mi ułatwi życie, a co mi utrudni ta wyspa życie. Ja bym chciała, żeby stało generalnie w wyspie w takiej szafce. Tak bym chciała, a jak będę używać, to wtedy wyciągę. Chwilowo to stało przez ostatnie dwa tygodnie, co ja gadam, przez ostatni miesiąc, półtora stało na ziemi i z ziemi jak kiedyś z brodzisza się kosztowało. Używało tak, jak korzystałam z airfryera. Zobaczymy. Zobaczymy. Planów jest dużo, zobaczymy jak wykonanie. Gdzieś muszę jeszcze ekspres na pewno ustawić. Myślę, że to by było akurat na pani wyspie. Zobaczymy.